Oświęcimską drużynę lacrosse czekała nie lada gratka. Do Grodu nad Sołą przyjechał znany trener amerykańskiego lacrosu Patrick Cran, który instruował młodych chłopaków, jak uprawiać ten sport. How did the game start? It's actually a Native American game. Gra lacrosse zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, zapoczątkowali ją właściwie Francuzi dla pierwszych Indian. Indianie zaczęli grać. Utilize the game so they could prepare for war. Polega na rzucaniu piłki z jednego styku do drugiego. In French, so that's how the name became lacrosse. Dlaczego akurat przyjeżdża pan do Oświęcimia? Jest kilka drużyn lacrosse w Polsce. Wybrał pan akurat Oświęcim. Why did you came in Oświęcim? Why did you choose this town to teach them lacrosse? In Oświęcim. Well, actually, my wife, her family lives right down the road in Chinatown, więc my przyjeżdżamy tutaj co wakacje. Dwa lata temu zaczęliśmy lacrosse w Krakowie przez Piotra Kuźniara. Po dwóch latach spotkaliśmy się przez Facebook z Oświęcimiem. Zrobiliśmy pierwszą klinik w Krakowie tydzień temu, takżeśmy się poznali bliżej. Z drużyną Oświęcim i zaczęliśmy grown so rapidly here. They now have the Oświęcim team, so I had a contact through it's a sport, especially in America, that każdy you don't have to be grać w lacrosse, dlatego że lacrosse jest sportem, który jest właściwie taką zbieraniną hokeja, z futbolu amerykańskiego, futbolu europejskiego, także każde wysokości, chłopców, dziewcząt nawet, każdy może grać w lacrosse, nie ma żadnych przeciwwskazań co do wielkości, grubości, mniejszości. Każdy może grać w lacrosse. Jak pan ocenia oświęcimską drużynę? What do you think about Oświęcim lacrosse? So far I've just had an opportunity to work with them one time and I think that they have a great deal Patryk of myśli, że potential as a team. Oświęcimia ma they all want to be here, that's number one, and they're very, very, very tough. Mają wspaniałą organizację, zbierają się wszyscy razem szybko, mają dużo serca do tej gry. Trener Michał jest wspaniałym trenerem, który potrafi ich zebrać bardzo szybko i przekazać im jak najwięcej informacji z pomocą Patryka. W przyszłości pojawi się pan znowu w Oświęcimiu, aby pomagać tej drużynie w treningach? Did you come in, you're gonna come back in the future and help them with training lacrosse? Most definitely, definitely. And I'm always gonna be coming back to the rodzinka, family, yeah? Yeah. So, definitywnie tak, będziemy powracać, widzieć moją rodzinę przede wszystkim, ale przede wszystkim też trenować chłopców. Just to keep growing the game internationally, I love it. I think it's great. On kocha lacrosse, więc będziemy się starali rozwijać jak najwięcej tą grę, tutaj przyjeżdżać jak najczęściej. Dlatego, że lacrosse rośnie międzynarodowo, więc staralibyśmy się, żeby rozwinęła się Polska jak najbardziej. On ma swoją firmę w New Jersey, także stara się tam to też rozwijać i przez te łączyć chłopców internacional. Just continue to, you know, I love lacrosse and I'm going to always be involved in it. So. Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie drużyny lacrosse w Oświęcimiu? Tak jak i w innych miastach Polski, on pasja, został gdzieś ten sport zauważony, spodobał się, no i jest ten pomysł, czemu nie tutaj, dlaczego nie w takim mieście z tak fajnymi tradycjami sportowymi, gdzie no, mamy wielu wybitnych sportowców pochodzących ze Oświęcimia, więc dlaczego by nie zacząć czegoś nowego akurat w tym mieście? Trudno było skompletować drużynę w takim mieście jak właśnie Oświęcim. Poniekąd, ale myślę, że nawet troszeczkę łatwiej niż w większych miastach, z tego względu, że w Oświęcimiu więcej ludzi mam jakby, każdy praktycznie zna się. Więc od słowa do słowa, od kolegi do kolegi ta drużyna dosyć szybko nabrała kształtu. Skompletował się fajny zespół, który
zespół 15 do 20 osób, który regularnie pojawia się na treningach. Chłopaki chcą trenować, jest zaangażowanie i wszystko dobrze się rozwija. Czy lacrosse jest drogim sportem? Co musi posiadać zawodnik, który chce zacząć trenować ten sport? Z tego względu, że lacrosse to sport kontaktowy, trzeba się liczyć. Oczywiście z tego względu używamy ochraniaczy do gry, więc najważniejsze podstawowe rękawice, ochraniacze ramion, przedramion, ochraniacze ramion, kask oczywiście, no i kije. Tak jak i w hokeju, podobna sytuacja, no ten sprzęt jest wymagany, on się czasem psuje, kije czasem się łamią, więc no trzeba liczyć się z takimi, z kosztami rzędu na nowy sprzęt. Jeśli chciałoby się kupić nowy sprzęt, to jest to około 1000 zł, powiedzmy całe. Jednak już nawet w Europie, nawet w Polsce istnieje dosyć spory rynek tego sprzętu używanego. Zawodnicy kupują nowy, pozbywają się starego, więc każdy znajdzie coś dla siebie w przystępnej cenie. Tak jak tutaj w Oświęcimiu, też jeszcze nie mamy kompletnego sprzętu, ale powoli każdy sobie to kompletuje, drużyna się rozwija. Co czeka święcimską drużynę lacrosse w najbliższej przyszłości? Jakie zawody szykują się? Na pewno ten rok spędzimy na intensywnym treningu, na szkoleniu z techniki, głównie technika kija, podania, przyjęcia w biegu. Skompletujemy drużynę, zorganizujemy, zostały już złożone wnioski o powstanie Towarzystwa Sportowego tutaj w Oświęcimiu, pierwszego klubu lacrosse w Oświęcimiu. Jak widzę, kolejne jakby miesiące tego, tak jak już powiedziałem, ciężki trening. W przyszłym sezonie będziemy chcieli wystartować w lidze, kiedy skompletujemy już drużynę. Ta organizacja będzie, chociaż już jest na dobrym poziomie, będzie na jeszcze wyższym poziomie. Na pewno wystartujemy w lidze we wrześniu przyszłego roku. Do tego czasu planujemy kilka sparingów z drużynami z Krakowa, z Katowic. To również w Katowicach rozwijająca się drużyna. Pewnie wyjazdy na turnieje do Czech, na Słowację. Tam również lacrosse jest bardzo popularny. Więc to wszystko jeszcze jakby jest w fazie rozwoju i planowania. Jak dużo jest zespołów lacrosse w Polsce? W zeszłym roku wystartowaliśmy z ligą liczącą 4 drużyny. To był Kraków, Poznań, Wrocław, dwa najstarsze kluby w Polsce oraz Warszawa. Jeśli chodzi, ja jestem zawodnikiem Krakowa, oprócz tego, że trenuję tutaj kolegów w Oświęcimiu, więc jesteśmy najmłodszą drużyną, najkrócej trenujemy. Więc w lidze zajęliśmy 4. miejsce, kolejno Warszawa zajęła miejsce 3., Wrocław 2. i Poznań został mistrzem Polski w ubiegłym sezonie. Co cię skłoniło do wyboru takiej dyscypliny sportu jak lacrosse? Może ciekawość, oderwanie się od tej codziennej monotonii gry w piłkę nożną, w kosza, w siatkówkę. Trudno się trenuje ten sport? Oj, z początku bardzo trudno, ale jak już ma się to coś w sobie, no to już idzie łatwo później. Jakie twoje plany na najbliższy czas? No, Mistrzostwa Świata, Europy później. Jak sprowadzić Indian na polskie ziemię? Nie potrzeba naprawdę dużo. Wystarczy taki kij, kilka piłeczek i pełne uzbrojenie. Na pewno krew się nie poleje, walka jednak gwarantowana. Nie ta krwawa, lecz ta sportowa. Nowoczesny sport, jakim jest lacrosse, zawitał również do Oświęcimia. Miejmy nadzieję, że pozostanie i zawodnicy oświęcimskiej drużyny będą mieli jak najwięcej sukcesów. Kamil Szyjka, Fakty Oświęcim.